Brak komputerów w szkołach dał się we znaki całej polskiej oświacie, gdy okazało się, że epidemia zatrzymała dzieci w domach, a zajęcia edukacyjne przeniosły się do internetu. Rząd RP uruchomił transzę pieniędzy, które wsparły samorządy w szybkim nabyciu sprzętu, jednak poczynione zakupy okazały się kroplą w morzu potrzeb. I choć dzieciaki w tym roku do szkół fizycznie nie wrócą, samorządy troszczące się o najmłodszych dokładają starań, by na wypadek drugiej jesiennej fali epidemii zarówno dzieci, jak i nauczyciele mieli narzędzia do zdalnej pracy. Z drugim wnioskiem, tym razem o zabezpieczenie w budżecie kolejnych 100 tysięcy złotych na zakup komputerów, zwrócił się do Rady również radny Sieczkowski. Tym razem jednak prezydent odparł jego wniosek. Okazało się bowiem, że środków na zakup sprzętu udało się trochę uzbierać i wygospodarować. Sprzęt komputerowy, chociażby do nauki zdalnej, mamy tak, i raz 30 komputerów kupiliśmy za środki państwowe. Teraz kupimy, nie wiem, 50 jednostek, czy więcej, bo 165 tysięcy chyba aplikujemy, tyle nam przysługuje. Kupimy pewnie też z 50. W tym tygodniu przekaże jeden przedsiębiorca, suwalski, całe komplety, zestawy z jakimiś pewnie krzesłami i stolikami, też 50 takich jednostek, takich kompletów. I teraz jeszcze to, co dzisiaj na sesji w ramach rozdysponowania środków, możliwości z funduszu alkoholowego, też tam pieniądze przeznaczymy na to, to ja uważam, że na ten trudny czas, na ten zakup sprzętu, to mamy z różnych źródeł środki i tutaj bym, no, oponuję przed taką poprawką. W głosowaniu Rada opowiedziała się po stronie argumentów prezydenta Renkiewicza.